Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Od Zera do Drivera. Dawno nie było tych odcinków, więc dzisiaj tak troszeczkę merytorycznie a propos aut rajdowych. Zapraszam. Zastanawialiście się kiedyś, w jakiej specyfikacji są przygotowywane wszystkie rajdówki? Zastanawialiście się może, co możesz wykonać w swoim aucie, żeby było to zgodne z homologacją? Zastanawiasz się teraz, ale jaką homologacją? Przecież przerabiam swoje auto, zrobię tam wydech, tłumik, jakieś tam poliuretany, dam większe dystanse itd., itd. i jadę na rajd. Nie. Tu jesteś w błędzie. O ile to jest impreza amatorska i to jest jakiś tam track day, pojeżdżawka czy jakiś tam kajotes, to te modyfikacje są w miarę takie otwarte i możesz robić, co tam sobie żywnie się Tobie podoba, obyś oczywiście trzymał się tych regulaminów kajotesowych, czyli oczywiście był w tej regulaminowym silnikiem, z regulaminową oponą i tak dalej, z pasami i z apteczką i ze wszystkimi rzeczami. Natomiast sprawa jest już troszeczkę inna w momencie, kiedy pojawia się zgłoszenie do rajdu, w momencie, kiedy chcesz wystartować danym samochodem w rajdzie. No i tu zaczynasz zastanawiać się, homologacja rajdowa, o co chodzi? Jeżeli jeszcze nie wybrałeś samochodu, a chciałbyś, powiedzmy, nie wiem, pojechać jakimś samochodem, wymyśliłeś sobie, nie wiem, Astra, nie wiem, Opel, BMW i tak dalej, powiedzmy, skupmy się na BMW-kach, to jaki model BMW-ki możesz wybrać, żeby móc pojechać w tych rajdach i żeby modyfikować te auto zgodnie z jakimś regulaminem, zgodnie z jakimś załącznikiem, zgodnie z jakąś dyrektywą, która określi, co możesz zrobić, żeby po prostu nie zostać zdyskwalifikowany podczas rajdu czy po rajdzie. Oczywiście na stronie PZMOT-u jest taka długa lista, na której są wypisane wszystkie samochody, jakie zostały zhomologowane. W przypadku, zawęźmy po prostu to do BMW-ki, bo akurat dzisiaj mam homologację A-grupową BMW-ki M3 E30. Więc powiedzmy, jeżeli wybierasz sobie taki samochód i ten samochód znajduje się na liście samochodów, które były homologowane i przygotowane do rajdów, to powiedzmy, jest to sprawa prosta. Wybierasz i idziesz. No ale załóżmy, że wybrałeś sobie BMW M3. Ja sobie kiedyś taki samochód wybrałem. Ogólnie wiedziałem, że ten samochód był, jeździł w rajdach, więc znalazłem na stronie ten samochód. Zamówiłem książkę, homologację, która kosztowała chyba ponad 200 zł netto, czy coś w tym stylu. I przyszła do mnie książka taka, A-grupowa. No i teraz powiedzmy, masz samochód seryjny, bez klatki, bez niczego i zaczynamy modyfikację. O ile jeszcze wybebeszenie całego samochodu i zrobienie i wstawienie klatki jest proste, bo robisz to z załącznikiem J i oddajesz to do wyspecjalizowanego zakładu, który oczywiście wstawia tą klatkę zgodnie z załącznikiem J lub ewentualnie, tak jak już mówiłem kiedyś tu w tym odcinku, zresztą sobie zobacz, kupujesz sobie tą klatkę, wstawiasz i jest sprawa załatwiona. Plus pasy, plus fotele, mocowania i tak dalej, robisz to zgodnie z załącznikiem J, o którym też mówiłem i też możesz znaleźć na stronie PZM-u. No i idziesz krok dalej. Powiedzmy, chciałbyś zmodyfikować silnik, chciałbyś zmodyfikować, powiedzmy, a propos BMW-ki. Ja cały czas będę tu mówił a propos BMW-ki, bo zresztą to jest podobnie z innymi autami, ale BMW-kę bardzo mocno dobrze znam, więc jakby pozwólcie, że będę mówił cały czas na przykładzie BMW M3 E30, które ja już wcześniej kiedyś miałem przyjemność przygotować. Tak naprawdę jako taką prawdziwą A-grupę. N-grupa, dodam, że to jest seryjny samochód, gdzie te modyfikacje są bardzo małe i modernizacja tego auta N-kowego to jest, nie wychodzi poza ramy jakiejś takiej spektakularnej przeróbki silnika, wydechu, zawiasu, kątów itd., itd. Natomiast A-grupa już się rządzi troszeczkę innymi prawami i tu, żeby nie zepsuć sobie, nie zmodyfikować za bardzo silnika, wszystkie informacje są zawarte w książce. To, w jaki
sposób chciałbyś na przykład zmodyfikować sobie układ dolotowy, jakie możesz zastosować zawory, jaka średnica, powiedzmy, nie wiem, dolotów, jaka średnica, powiedzmy, nie wiem, wydechu, kolektorów wydechowych, czy na przykład w silniku możesz zastosować tak zwany airbox. Airbox jest to taka dolot świeżego powietrza, która jest wykonana całkowicie z karbonu i ten dolot powoduje dostarczenie większej ilości powietrza, za czym idzie lepsza modyfikacja, oczywiście wystrojenie samochodu do właśnie Twoich potrzeb. Dodatkowo możesz na podstawie tej książki, którą sobie zamówisz, sprawdzić, jaką możesz mieć, na przykład, nie wiem, jakie zawory możesz mieć, jakie kanały dolotowe, jaką na przykład w BMC w wersji A-grupowej można było stosować przepustnice, pokazuję tego typu przepustnice, które miały też swoją średnicę podaną, do której można je po prostu poszerzyć. Natomiast w DTM-ach, w BM-kach, które jeździły w DTM-ach, mogły zastosować tak zwany szyber, czyli powiedzmy gaz i to jest tak zwany szyber. No tak się mówiło. No, ci, którzy się tym orientują się w tym temacie tych przepustnic, no to będą wiedzieli. Też tak samo, idąc dalej, zawieszenie. Możesz na przykład w N-grupie nie możesz za bardzo modyfikować zawieszenia, w A-grupie możesz już montować już zdecydowanie inne zawieszenie, odbiegając od na przykład seryjnego. Możesz na przykład wstawiać tak zwane te unibale, możesz wstawiać aluminiowe drążki, które powodują, że samochód zdecydowanie lepiej prowadzi się na drodze, na asfalcie, no też oczywiście na szutrze. Możesz tutaj zastosować też, w homologacji była dostępna, powiedzmy, inna zwrotnica. Mogłeś na przykład tylne wahacze zastosować moc na tak zwanych unibolach. Mogłeś na przykład zastosować inne stabilizatory, przód, tył. Mogłeś też tak samo wzmocnić tylne wahacze. BMW miała to do siebie, że potrafiłeś naprawdę na asfalcie i na grubych, takich potężnych rajdach, gdzie dobrze slick skleił, to potrafiła wyginać tylne wahacze, więc można było zastosować takie spięcie dwóch tych końców wahacza tylnego, żeby na przykład ten wahacz nie pracował. Można było całą belkę obspawać, zastosować tuleje w belce z tyłu, nie gumowe, tak jak jest to w seryjnym N-grupowym, tylko zastosować aluminiowe. Idąc dalej, można było na przykład, jest w książce, czyli w homologacji, są różne rozszerzenia i na podstawie tych rozszerzeń dochodziły w poszczególnych latach różne modyfikacje. Mogłeś na przykład sobie zastosować short shifter, który był już dozwolony. Fajne było wzmocnienie, i tu Wam za chwilę pokażę, wzmocnienie wahacza, tak, takie trójkątne wzmocnienie, które powodowało, że faktycznie ten wahacz tylny był stabilny. Kolejne rozszerzenie, czyli rozbudowa, opiewała na body kit, który był dopuszczony w M3 z różnych laminatów, skrzydło tylne. Dodatkowa informacja to była taka, że zastosowanie tarcz hamulcowych, tarcza pływająca, która była dopuszczona w rozmiarze, powiedzmy, takim w danym roku, a w kolejnym roku była dopuszczona już nawet większa. Więc to wszystko, te rozszerzenia powodowały, że mogłeś dozbroić auto i jakby ulepszyć jego ten samochód z roku na rok. Duża bardzo modyfikacja była, i bardzo duże zastosowanie było w skrzyni biegów. M3 rajdowa charakteryzowała się tym, i przede wszystkim ja też taką miałem, skrzynię z jedynką do tyłu. Przełożenia. Jedynka była bardzo długa, potem była dwójka, trójka, czwórka, to już były krótkie biegi. Naprawdę było bardzo ciasno między 3 a 4, więc tak
prawdzie powiedziawszy, to się jeździło na odcinkach między 2, 3, 4, czyli te trzy biegi chodziły. Jedynka była do ruszenia i jak już ruszyłeś, to tylko z tym 2, 3, 4 to były bardzo ciasne biegi. Też jakby ta jedynka była długa i nieadekwatna do mocy, która była w samochodzie, jak miałeś długi most. Czyli dyferencjał, most, no jak zwał, tak zwał. Ja na przykład miałem 5,325 chyba, czy 5,44 wraz z połączeniem z tą skrzynią biegów, z tą krótką skrzynią biegów, getragiem tym, z jedynką do tyłu. Ten samochód startował naprawdę wyśmienicie. Miałem na przykład na rajdzie karkonoskim, miałem problemy z ruszeniem, a zresztą pokażę Wam, jak ten mój samochód ruszał. I właśnie tak to wyglądało. Jak miałeś bardzo długi most, to ta skrzynia w ogóle była bezużyteczna. Jak miałeś już krótszy most, to ta jedynka oczywiście pach zrywała się. Jedynka była dłuższa, tam do 70, chyba 75, potem jest 2-3, już było krótko. Już naprawdę ten samochód jechał. W późniejszych etapach zostały wprowadzone różne modyfikacje, które opiewały na przykład, nie wiem, już lepsze amortyzatory, lepsze stabilizatory, zastosowanie lepszych półosi, dyferencjał też był inaczej już wzmacniany. Z tyłu w BMW-kach jest coś takiego, że jest takie ucho, to można było te ucho zamienić, czyli ten dekiel zamienić z takim trójkątem, który już zdecydowanie lepiej trzymał ten tylny dyferencjał. Też tak samo dopuszczone były różne zaciski hamulcowe, które, no, jak sama nazwa wskazuje, hamowały nam ten samochód. Dodatkowo w tej homologacji mogłeś wyczytać wszystkie informacje, które były potrzebne Tobie do zmodyfikowania na przykład silnika. Z homologacji mogłeś czytać, jaką możesz zastosować pedalierę. Pedaliera jest to oczywiście demontaż starych pedałów i wstawienie pedałów, które powodują, że możesz odsunąć się wraz z kolumną kierowniczą, z pedałami i odsunąć cały ciężar do tyłu, co poprawia rozkład masy. Więc ta pedaliera, montaż tej pedaliery też był zapisany, jakie możesz zastosować właśnie te rozwiązania. Oczywiście linki, korektory siły hamowania, wszystko jest zapisane w tej homologacji. No i to jest właśnie zbiór informacji i książka, aczkolwiek taka Twoja Biblia, do której musisz, na podstawie której musisz modyfikować swój samochód, bo jeżeli weźmiesz udział w jakimś rajdzie i okaże się, że wygrałeś, to z automatu jesteś brany na weryfikację. I taka weryfikacja na takim badaniu kontrolnym, czyli na drugim badaniu, jest przeprowadzona przez sędziów. I sędziowie, powiedzmy, na wyrywki biorą 3-4 elementy, które sprawdzają. Ja byłem kiedyś w swoim BMW 318 IS na takim wyrywkowym badaniu i sędziowie wykręcili świecę, zmierzyli skok tłoka, zmierzyli chyba koło zamachowe i tam chyba przełożenie policzyli tylnego dyferencjału. Wszystko zgadzało się i było zrobione zgodnie z homologacją, czyli z regulaminem, który był zawarty w homologacji i mój samochód przeszedł, był tak zwany, to się nazywa, był czysty. Więc mogłem spokojnie odebrać puchar i cieszyć się zwycięstwem. Natomiast jeżeli takie modyfikacje, które zostaną przeprowadzone przez Ciebie, będą nielegalne, czyli niezgodne z załącznikiem, jesteś z automatu wykluczany i możesz dostać tak zwanego bana na rajdy kolejne. No, powiedzmy, kończy się to praktycznie karą, nie wiem jak jest teraz, ale jeżeli ktoś napisał na Ciebie protest, to musiał wpłacić tam procent chyba wpisowego, wtedy samochód był brany, jeżeli się okazywało, no ale to już mniejsza z tym, to już pomijając to. Reasumując,
wszystkie modyfikacje, które chcesz wykonać w swoim samochodzie rajdowym i tym samochodem chcesz wystartować potem w rajdzie i nim wygrywać, musisz robić zgodnie z homologacją, którą oczywiście znajdziesz w internecie na stronie PZMOTO. Inaczej, jeżeli zrobisz jakieś, powiedzmy przykład, zrobisz modyfikacje silnika, które nie będą zgodne z regulaminem, mogą Cię z automatu wywalić. Znaczy z automatu, jak sprawdzą. No i oczywiście będziesz już na świeczniku i będą sprawdzali wszystkie Twoje elementy w silniku. Przykład taki, wystarczy sprawdzić koło zamachowe, czy jest odelżone i odelżone według homologacji. I powiedzmy, nie wiem, każą Ci wymontować na rajdzie, położyć na wagę i powiedzieć, sorry, jest ok, albo sorry, nie jest ok. Więc tak to wygląda. I dlatego książka homologacja rajdowa, A grupowa, N grupowa. Miałem kiedyś jeszcze Lancera, ale wraz ze sprzedażą swojego Lancera oddałem książkę. Tamta książka była zdecydowanie cieńsza, bo była N-kowa i tam tych modyfikacji zbyt dużo nie mogłeś poczynić, bo to był N-kowy, praktycznie seryjny samochód, który posiadał zawieszenie, komputer, modyfikacje bardzo znikome w stosunku do A-grupy. No tutaj BMW była A-grupowa, moja BMW była A-grupowa. Naprawdę ten samochód mógł mieć szereg modyfikacji, które oczywiście poprawiały trakcyjność, szybkość, moc i jakość prowadzenia po zakrętach. Dziś powiem Wam szczerze, że żałuję, że sprzedałem ten samochód, ale no trudno, takie są realia. Wtedy nie myślałem o tym, że ten samochód nabierze takiej mocy finansowej i będzie wart tyle, ile teraz jest wart. No ale takie są, takie wtedy były czasy, człowiek nie myślał o tym w taki sposób jak teraz, więc jakby trudno. Pewnie Niemiec gdzieś tam jeździ moją BMW-ką i jakby to się mówi, żeby nie Niemce, nie jeździłbym w BMW-ce. Ja się z Wami już żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Przypominam, że odcinki są we wtorek o 20 i w piątek o 20. Ci, którzy są nowi na kanale, to zachęcam do tego, żeby zostawili subskrypcję, dali lajkera, no i oczywiście klikli dzwoneczek, bo on powiadomi Was o tym, że odcinek właśnie wjechał na kanał, jakbyś zapomniał. W następnych odcinkach będzie się działo, więc oglądajcie i wszystkiego dobrego. Strzała, pa!